pozwolę sobie przedstawić Państwu zawodników którzy wystartują w finale mężczyzn. Pierwszym jest Kupczak Konrad z Żywca. Drugim natomiast Choi Won Young, również z Żywca. Przed nami już ostatni pojedynek dzisiejszego dnia. W kategorii seniorów. W finale zmierzą się dwaj reprezentanci Łucznika Żywiec. Tu mamy taką ciekawostkę, bo będzie walczył mistrz z Uczniem tak naprawdę, bo będziemy obserwowali na stanowisku numer 1 Konrada Kupczaka, juniora żywieckiego klubu, a jego przeciwnikiem będzie koreański trener Łucznika Żywiec, Choi Won Young. Zobaczymy, czy w tym wypadku zwycięży doświadczenie, czy jednak młodość i dobrze przyswojone nauki koreańskiego trenera. Jako pierwszy strzela starszy z zawodników Choi. 7? 7. Czekamy na strzał Konrada. Trafia X. X i po pierwszej strzale obejmuje 3-punktowe prowadzenie. Kolejna 7 w wykonaniu koreańskiego trenera Łucznika Żywiec. Choi jest bardzo doświadczonym zawodnikiem. W przeszłości zdobywał medale na Mistrzostwach Świata. Natomiast tym razem no, wydaje się, że Konrad Kupczak osiągnął dużą przewagę, bo trafia kolejną 10, 20 punktów do jedynie 14 w macie numer 2. Kolejna 7. A, o, tym razem 8 u trenera i zawodnika Łucznika Żywiec. Zatem 22 punkty w jego wykonaniu. I ostatnia strzała Konrada, która trafia w 7. 8! I mamy 27 do 22. Tak, Konrad. 28 do 22. I mamy oficjalne potwierdzenie wyników. Pierwszy set pada łupem Konrada Kupczaka i tym razem jako pierwszy strzelał będzie Choi Won Young z Łucznika Żywiec. Wkradły się tu drobne problemy techniczne, ale już wszystko gra tak jak należy i czekamy na pierwszą strzałę w wykonaniu Koreańczyka. To 7 punktów. 7. Widzimy lekką konsternację na twarzy trenera i zawodnika z Łucznika Żywiec. Na pewno nie jest przyzwyczajony do takich trafień. Jak wiadomo, zawodnicy z Korei to raczej trafiają w żółte pola. Natomiast bardzo dobrze odpowiada reprezentant Polski juniorów Konrad Kupczak. Siedem w wykonaniu Choja. Dziewięć u Konrada Kupczaka, zatem 19 punktów. 9.
I mamy pierwszą dziesiątkę w wykonaniu Choja. Wygląda na to, że znalazł swój rytm. Zobaczymy, czy pokaże dobre trafianie w następnej serii. Bo bez wątpienia drugi set pada łupem Konrada Kupczaka, który obejmuje prowadzenie w meczu 4-0. Kolejnym setem, który zdobył... Za chwilkę przed nami trzeci set tego pojedynku. Spora szansa przed młodym reprezentantem Łucznika Żywiec na pokonanie swojego trenera. Naprawdę wysokie serie w wykonaniu Konrada Kupczaka. Zobaczymy, czy potwierdzi swoją dobrą dyspozycję również w secie trzecim. Ale na razie patrzymy na Choja. Jego pierwsza strzała tego seta trafia w 8? 8. Natomiast Konrad rozpoczyna dziesiątką. Dwa punkty prowadzenia w secie trzecim dla Konrada Kupczaka. Dziesięć w wykonaniu Choja. Również 10 Konrada Kupczaka. Dziesięć Choja. 28 punktów. Zatem... dziewiątka jest potrzebna do zwycięstwa w całym pojedynku. Zobaczymy, czy Konrad udźwignie presję. Trafia dziewiątkę zaraz przy dziesiątce i faktycznie Konrad Kupczak zwycięża Memoriał Ireny Szedłowskiej, pokonując swojego klubowego trenera Choja Wonjonga. Rzadko się zdarza, że Polak pokonuje Koreańczyka, ale bardzo się cieszymy, że nasz młody, utalentowany junior wygrywa te bardzo prestiżowe zawody. Czekamy jeszcze na oficjalne potwierdzenie, ale tutaj nie powinno być żadnych niespodzianek. Widzimy, sędzia woła zawodników na linię strzelań, aby zaprezentować nam zwycięzcę Memoriału Ireny Szydłowskiej w kategorii seniorów, czyli Konrada Kupczaka z Łucznika Żywiec, startującego w tych zawodach jako reprezentant Polski juniorów. Trzymamy kciuki za Konrada w nadchodzących zawodach międzynarodowych i imprezach rangi mistrzowskiej w naszym kraju.